Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód z Football Managerem 2014. Jak widzicie, dzisiaj mamy mecz z Sandecją na wyjeździe i to jest mecz. Pierwszy mecz w tym sezonie w Ekstraklasie. A dlaczego nie ma meczu z Pucharu Euro? Już wam tłumaczę, ponieważ od razu dostaliśmy się do baraży. I tutaj, co ciekawe, wam muszę pokazać. To Ekstraklasa tutaj awansowała na 16. miejsce w rankingu rozgrywek. To jest bardzo dobre miejsce, ale współczynniki ligowe mamy Polskę na miejscu 14, czyli mamy dwa miejsca w Lidze Mistrzów. To się nigdy chyba nie stało w historii, ale tak, Polska jest na 14. miejscu, mamy dwa miejsca w Lidze Mistrzów i trzy miejsca w Pucharze Euro. To jest coś naprawdę niezwykłego i to będzie obowiązywać w tym sezonie. No a my oczywiście zrobimy wszystko, aby Polska utrzymała to miejsce 14. Na razie mamy przewidywany współczynnik na sezon 17-18 20.375 i jak na razie spadniemy o jedno miejsce, czyli na miejsce 15, ale to jest dopiero początek. Dobra. Tak więc, jak widzicie, mieliśmy tutaj kilka meczów towarzyskich. Oczywiście ich było więcej, ale tak teraz skonstruowany jest sezon, że tutaj dopiero końcówka okresu przygotowywawczego jest dostępna w tym sezonie. No i mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć spotkań Ekstraklasy i dopiero wtedy mamy Puchar Euro. Tak więc w następnym odcinku zobaczymy się tutaj w barażu. Transfery. Tak więc transferów nie było dużo, już wam mówię. Chcieli kupić kilku naszych zawodników. Największą ofertę, jaką dostałem, to było 400 tysięcy za, już wam mówię, za Radziwa Laparrę. Ale jednak tak pomyślałem, że zostawimy tego zawodnika, jeśli on tak biją się o niego i tyle dają nam pieniędzy za niego. Oczywiście przydałyby się te pieniądze, ale Laparrę zostawiłem. Jak widzicie, Jonatas dalej jest tutaj w klubie. Dalej jest kontuzjowany, ale już wraca i myślę, że jak już wyzdrowieje w pełni, to wtedy go sprzedamy. Jak widzicie, już wartość mu spadła do 425 tysięcy, ale to dalej jest bardzo duża kwota. Dobra, tak więc już mogliście zauważyć, że nowym zawodnikiem u nas jest Maxwell, czyli lewy obrońca. Potrzebowaliśmy lewego obrońcę. No i automatycznie stał się nam naszym najlepszym lewym obrońcą. Jestem z tego powodu zadowolony. Został on wypożyczony do końca sezonu. A z klubu odeszli na wolny transfer Bartosz Papka, Cigal, Kokorzym, Witinia. Witinia nie znalazł sobie jeszcze klubu, ale nie będziemy z nim dalej podpisywać kontraktu. Tak myślałem przez chwilę, żeby jeszcze z nim jeszcze raz podpisać kontrakt, ale jednak nie. Mamy Maxwella, mamy Edimara. Tutaj wypożyczyliśmy jeszcze kilku zawodników do Świdnika, do Gwarka i do SMS Łódź. No i w sumie tyle. I nie kupiłem ani nie wypożyczyłem innych zawodników, ponieważ zobaczcie, wydajemy teraz 120 tysięcy funtów tygodniowo na płace, a to głównie dlatego, ponieważ naszym zawodnikom kończył się kontrakt. Gdzie to jest? No gdzie to jest? Oferty kontraktów? O właśnie. I jeszcze właśnie nie podpisali, co tutaj się dzieje? Przecież złożyliśmy. A nie, za Maxwella, nie? Ale na przykład za Janukiewicza kontrakt. Ej, co jest? Edimara kontrakt. Przecież ja im wszystkim dałem nowy kontrakt. Pylipczuka chcemy sprzedać. Ale na przykład Wasser. No co jest? Przecież dawałem im nowy kontrakt, no to nie rozumiem teraz, dlaczego nie ma. No ale tacy zawodnicy jak na przykład Janota, Gikiewicz, Salinas, Soke,
Angielski bany, z tymi zawodnikami właśnie podpisywaliśmy nowe kontrakty. Stalinas chciał uciec, Gikiewicz tak samo. Janotę to musiałem prosić, żeby został w zespole i jak widzicie, zarabiają naprawdę duże pieniądze. Gikiewicz, Laparra i Jonatas zarabiają najlepiej w naszym zespole. No a fajnie, naprawdę fajnie by było, jeśli Jonatas, jeśli sprzedalibyśmy go. No dobra, jedziemy z meczem. Tak więc za dużo zmian nie ma w porównaniu z poprzednim sezonem. No i tak, w bramce Gikiewicz, na prawej stronie obrony Ristowski. Zobaczmy, jak tam Wasser. Wasser chyba w dużo lepszej formie niż Ristowski, tak więc Wasser będzie w pierwszym składzie. Malarczyk oraz Bany w pierwszym składzie, jeśli chodzi o środkową obronę. Na lewej stronie Maxel, który jeszcze nie jest zgłoszony do rozgrywek, ale już to zrobimy. Angielski nie musi być. Ej, co jest? A dlaczego ja ich usuwam? Nie, nie, nie. Anuluj wybór. Cofnij zmiany. O, właśnie. Maxwella wybieramy. No i tyle. Tutaj nic więcej nie trzeba robić. Angielski, Barbus, Cebula i Dźwigała to są zawodnicy, którzy mają po 20 lat, tak więc nie muszą być zgłoszeni. Zatwierdzamy wybór. No i już powinno być gotowe. Tak jest, tak więc Maxel jest gotowy, ale on jest właśnie, ma problemy z ograniem. Tak więc gdzie jest Edimar? Jest tutaj. Edimar nie ma żadnych problemów, tak więc to on rozegra ten pierwszy mecz w naszym zespole. Jako defensywny pomocnik, gdzie on jest? Adam Dźwigała. Lenartowski razem z Soke kontuzjowany, niestety został kontuzjowany właśnie od 2 do 4 tygodni. Mam nadzieję, że to zbytnio nie spadną mu tutaj atrybuty. W takim razie, no mamy do wyboru Barbusa lub Cebulę, ponieważ Salinas jest jeszcze w podróży ze zgrupowania i też został kontuzjowany, ale na szczęście lekko. Tak więc za niedługo wróci, tak więc Marcin Cebula, który wrócił z wypożyczenia i moim zdaniem jest troszeczkę lepszy niż Daniel Barbus, tak więc to Marcin Cebula wyląduje w pierwszym składzie jako wysunięty rozgrywający. Laparra na lewej, na lewym skrzydle, Janota na prawym i Angielski jako wysunięty napastnik. Teraz jeszcze ustalmy sobie rezerwę. Maxel, Mango, Barbus, Ristowski, Barbus. No, Pylipczuk i Mlap. Dobra, takim składem rozpoczynamy to spotkanie. Numer jeszcze przypiszemy Maxelowi, tak więc dostanie numer 3. Zgłaszamy zespół, no i zobaczymy, jak poradzimy sobie w tym pierwszym meczu z Beniaminkiem, z Sandecją. No i to jest rzecz, która naprawdę mnie odpycha od tego zespołu, czyli bardzo słabe finanse. Niestety nie możemy rozwijać tego klubu w żaden sposób, a jeszcze spadł nam poziom bazy treningowej. No niestety, no ale zobaczymy. Mamy kontrakt, Tony Montana ma kontrakt podpisany jeszcze na jeden sezon do 17 roku, tak więc zobaczymy. Dobra, mieliśmy groźną sytuację. Tutaj Angielski strzelał z dystansu, poprzeczka, szkoda. I kolejna sytuacja. Janota, pięknie. Ale szpiła! Ale Angielski to zepsuł. Tak ładnie. Takie ładne podanie od obrońcy. Angielski, Janota, uwaga, Janota! I jest 1 do 0. Angielski inkasuje asystę i Janota pierwszą bramkę w tym sezonie. Bardzo dobre rozpoczęcie przez naszych zawodników. I to jest koniec pierwszej połowy. I wygrywamy 1 do 0. Dobra, oczywiście trzeba będzie pochwalić naszych zawodników.
No i jedziemy z drugą połową, tak więc miejmy nadzieję, że uda nam się dowieść to zwycięstwo do końca. No i oczywiście w tym sezonie naszym głównym zamiarem jest dojście do fazy grupowej Ligi Europejskiej oraz wygranie w Ekstraklasie. No, 70. minuta spotkania i piłka na Laparrę. Pięknie, angielski do Lenartowskiego i to powinna być bramka. Dobra, angielski z rzutu rożnego na Malarczyka ta piłka jeszcze raz. Jeszcze raz to samo pewnie zagrają. Angielski, uwaga. Na Lenartowskiego tym razem. Wasser zbiera tą piłkę, Wasser! No. Ładnie, ale niestety nie weszło to. Dobra, jedziemy dalej. 80. minuta spotkania. 84. nawet. Hajduk. Blasiak. Zejgić, uwaga, może być niebezpiecznie. Zejgić i pięknie Wasser. Ale piłka wraca z powrotem do Hajduka. Ale już z powrotem do Korony Kielce. Janota. Pięknie Wasser, ale się włączył i pięknie nasz prawy obrońca strzela bramkę. Doskonale. Dobra, w takim razie zrobimy sobie zmianę. Najbardziej wykończony jest Adam Dźwigała. Tak więc Cebula zejdzie tutaj na defensywną pomoc. A za Dźwigałę wejdzie Daniel Barbus. Tutaj jeszcze Artur Lenartowski, ale nie ma za kogo go tutaj zmienić. No i dobra, z jedną zmianą jedziemy dalej. Ostatnie 4 minuty zostaną. No i już końcówka spotkania, ostatnie sekundy. No uwaga, Rybski, Lepiasz. No ale nie mają żadnego pomysłu na grę tutaj zawodnicy Sandecy i sędzia zakończy mecz. Tak jest, tak więc bardzo dobre zwycięstwo na wyjeździe 2-0. Tak więc dobra robota, no i jak zwykle morale jest na bardzo wysokim poziomie. Janota zawodnik meczu, jedna bramka i asysta, tak więc naprawdę dobry mecz tego zawodnika. Awansujemy na trzecie miejsce, ale to na razie jest pierwszy mecz, tak więc nie ma co tutaj na razie opowiadać. No dobra, tak więc tak jak mówiłem w poprzednim Znaczy poprzednim razem, w następnym odcinku widzimy się tutaj w rewanżowym spotkaniu w barażu do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Miejmy nadzieję, że tutaj już w pierwszym meczu uda nam się jakąś fajną sytuację bramkową mieć, żeby ten drugi mecz był już troszkę łatwiejszy dla nas. Oczywiście postaramy się również powygrywać tutaj mecze Ekstraklasy. Tutaj nawet będzie jeszcze następny z Widzewem. No i jeszcze postaramy się sprzedać zawodników, których mamy wystawionych na listę transferową, czyli m.in. Jonatas oraz Pylipczuk. No i dobra, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Tak więc do zobaczenia kolejnym razem. No i miejmy nadzieję, że będziemy mieli powód do dumy w tym sezonie. Dobra, dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem. Siemano!